Cześć, dzisiaj w 7 Days to Die misję od handlarza. Zobaczymy, co się tam ciekawego przydarzy. Najprostszą misją, jaką można zrobić, jest chyba misja zakopane zapasy. Tutaj akurat w tym odcinku jej nie ma. Ta, która leci teraz, to jest eliminacja. Chodzi mniej więcej o to, żeby obszary, który jest w misji, po prostu pozbyć się zombiaków, wyproszyć ich z wszystkich miejsc i zebrać za to kasę, nagrodę i punkty doświadczenia. Najważniejsza rzecz, jak już będziemy w wykrzykniku, zaakceptujemy, no nie możemy opuścić obszaru działania, dopóki nie zakończymy misji. Czyli jeżeli wyjdziemy poza ten budynek, poza miejsce wykonywania misji, za bardzo się oddalimy, no to z automatu misja będzie niezaliczona. Czemu warto robić misję? No i tak trzeba przeszukiwać domy. No a jak skoro to robimy, no to przy okazji można sobie punktować na misjach. Czyli tak jak w przypadku tej eliminacji, wchodzimy i kierujemy się. Pomysł w grze jest taki, że gra podpowiada, którędy iść, czyli to są przeważnie jakieś słupy światła, przewrócone lampy, migające jakieś lampy naftowe, jakieś żarówki migające pokazują nam po prostu, w którą stronę powinniśmy się kierować. Na początku te misje są dosyć proste. Zresztą widać to w przybraniu misji od handlarza, do jakiej kategorii dana misja się zalicza. Są, z tego co pamiętam, chyba trzy poziomy tych misji. Im wyższy poziom, tym albo możemy spotkać więcej zombiaków, albo będą to mocniejsze zombiaki, więc trzeba być do tego no, trochę lepiej przygotowanym. Tak jak do tych misji z poziomu pierwszego, to wystarczy nam broń biała, może jakiś pistolet w razie jakiejś gorszej planszy, gorszej lokalizacji do przeszukiwania. Co jeszcze ciekawego? No warto przeszukiwać cały dom, szukać skrytek. W skrytkach są często ukryte ciekawe przedmioty, broń, lekarstwa, amunicja, tego typu rzeczy. Zawsze, za każdym razem na końcu, jeżeli poruszamy się, przemieszczamy się za tym kierunkiem świateł, to na końcu jest jakiś taki pokój albo miejsce, gdzie jest dużo rzeczy do zszabrowania, do zabrania. To też jest taka nasza dodatkowa nagroda z wykonywania misji. Tutaj są, ja wykonuję misję z poziomu pierwszego. Cały czas mam informację, oczyść obszar i dopóki nie wypełnimy tego, no to nie będziemy mogli wrócić
do handlarza, żeby odebrać naszą nagrodę. Tak jak mówię, te pierwsze poziomy są dosyć proste, zombiaków nie ma dużo. Najłatwiej gdzieś robić hałas, to one się przebudzają, przychodzą do nas. Nie ma ich zazwyczaj dużo, są pojedyncze, ewentualnie dwoje zombiaków na raz, więc nie ma jakiejś tragedii. Mam trochę takie wrażenie, że poprawili fizykę, jeśli chodzi o zombie. Albo to takie wrażenie, ale dosyć fajnie się poskładał na tych schodach pan w garniturze. W ogóle jest taki pomysł, żeby może zrobić odcinek bardziej taki. Nie tyle treningowy, co na takim trybie bardziej kreatywnym, żeby pokazać, jakie są właśnie rodzaje zombiaków teraz w Alfie 20, jakie są wytrzymałe. No bo zanim je odkryjemy w całej grze, no to pewnie trochę czasu minie, a tak to można by było sobie zobaczyć, jak to wygląda. W międzyczasie, więc chyba takie odcinki też powstaną o rodzajach zombiaków, które można spotkać w grze. Jak widzieliście, warto też rozwalać obrazy. No tutaj widzicie lampę, która wskazuje kierunek, gdzie mamy iść, czyli ten pokój, trzeba iść na górę. Co mówiłem, warto rozbijać obrazy, bo często za tymi obrazami można znaleźć jakąś skrytkę i coś w tej skrytce może być wartościowego. Tak samo jak widzicie, takie drzwi. Albo takie wyłamane zasłonięcia, to też tam często to rozbijemy, to za tym się kryje jakiś plecak albo coś innego. No już czerwone kropki zniknęły, została żółta, czyli to jest dla nas też znak, że to jest ten ostatni rywal, ostatni etap. Mało miejsca w ekwipunku, nie zawsze warto wszystko brać. Nie znalazłem jeszcze nigdzie tego modu do kieszeni, która zwiększa możliwość przenoszenia większej ilości rzeczy bez zbytniego obciążenia. Uważam, że no jest to umiejętność coś związanego z mułem,
ale nie opłaca się chyba wykorzystywać doświadczenia do tego, bo właśnie na tyle są ciekawe te modyfikacje, że lepiej sobie pozałatwiać te modyfikacje kieszeni czy modyfikacje pancerza, które dają nam dodatkowe sloty na rzeczy. No i tu w ostatniej lokalizacji widzimy, były trzy zombiaki. No i już mamy misję zaliczoną, mamy informację wróć do handlarza. Trzeba sobie tutaj posprawdzać, co można stąd zabrać. Ciekawego. O, klucz. Drewniana klucze. O, tego. Tego nie było wcześniej. Za pomocą tego udało się nam otworzyć drzwi. Pewnie to będzie jakiś skrót do wyjścia z domu. No ciekawe, tego nie widziałem wcześniej. No ciekawy pomysł. Będzie się teraz można rozglądać, czy coś takiego gdzieś nie zostało schowane. Ogarnąć rzeczy ze skrzynki, jeżeli chcecie mieć bardziej wartościowe rzeczy znajdować, no to też są tam za punkty doświadczenia można sobie odblokować taką umiejętność, że mamy więcej szczęścia właśnie przy przeszukiwaniu rzeczy. Na You're skróty looking kind of rough. do Now that you have some Jane money to spend, odbieramy we're nagrodę. running a 10% off sale for the rest of the day. Sprzedajemy to, co nam się nie przyda. No i warto sobie wziąć oczywiście przy okazji następną misję do zrobienia. Żeby zawsze coś mieć w zanadrzu. Niekiedy biegamy po tej mapie, jest trochę czasu, można jakąś misję sobie machnąć. Remember me if you need medical supplies. No widzimy, wszystkie mamy poziom pierwszy misji na razie. You need some work? Transport. Oh, this is a dangerous one. Try not to, Transport. No zaraz get radiated. zobaczycie, na czym polega. Ale tam oprócz tego, że trzeba wyczyścić lokalizację z zombie, to jeszcze trzeba odnaleźć schowane gdzieś skrzynkę, zapasy, które trzeba dostarczyć do handlarza. Prędzej czy później pojawi się taka misja u handlarza, jak już trochę tych misji zrobimy. Coś takiego jak otwarcie nowych szlaków handlowych. Dostaniemy po prostu misję dojścia do innego handlarza. No ma to swoje plusy, bo... O kurczę, tu się podłoga zapada. Takie cuda. Ma to swoje plusy takie, że jednorazowo możemy robić misję tylko od jednego handlarza. Więc im więcej takich handlarzy mamy pobranych, znalezionych, to tych misji możemy mieć po prostu tyle, ile znamy handlarzy. Tak to wygląda, nie? Więc nie możemy sobie wziąć nowej misji, jeżeli u danego handlarza mamy już jakąś misję otwartą. Właśnie domy z pułapkami są najgorsze, bo nie wiadomo co gdzie nas tam czeka. Ogólnie na misji warto mieć jakieś konstrukcyjne materiały typu coś takiego, żebyśmy mogli sobie ułożyć, przejść, zabrać później ze sobą. Właśnie czasami zdarzy się coś takiego, że coś trzeba będzie zrobić naokoło, czyli gdzieś dostać się na górę, gdzieś przejść właśnie nad
spaloną podłogą w miarę bezpieczny sposób, więc takie materiały budowlane, mam tu na myśli jakieś konstrukcje, jakieś kratki, coś w ten deseń mieć, te, które można położyć i zabrać, bo teraz to jeszcze jest trochę pomieszane w tych kształtach, czy to drewnianych, czy betonowych. No, tu jest następna lampa właśnie, żeby chodzić mniej więcej po kolei, tak jak prowadzi ścieżka, że tak powiem, czyszczenia domu, no to musimy się właśnie kierować takimi wskazówkami. W takich szafach też często zombiaki siedzą, więc warto je rozwalić zawczasu, żeby ktoś nam nie wskoczył na plecy, jak będziemy gdzieś dalej przeszukiwać dom. Jak widzicie, jeżeli mamy misję transport, tak jak tutaj, no to mamy na kompasie taką żółtą walizkę, która oznacza właśnie w którą stronę powinniśmy się kierować, żeby znaleźć tą ukrytą paczkę. I są strzałki też na niej. Tutaj mamy taką strzałkę czy wektor do góry, czyli że też już wiemy, że te zakopane czy ukryte zapasy nie są na tym poziomie, tylko na poziomie wyższym. Więc musimy szukać drogi na górę. Tu coś było, kurczę, mi się wydaje, bo tam jest lampa i jest jakaś torba, więc trzeba by się do tego jakoś dobrać. Chyba tutaj będzie najprościej to rozwalić. Nie ma tego dużo. Nie dorobiłem się jeszcze lepszych narzędzi. Ale później to idzie dużo sprawniej. Aczkolwiek te misje są wtedy też trochę trudniejsze. Przede wszystkim te lokacje są bardziej rozbudowane, większe. No i też trzeba było pilnować tego, żeby nie dopadła nas noc, no bo gdzieś akurat może jakaś mała horda przebiegać i oczywiście wpadnie i zobaczy, jak to wygląda i się do nas będzie dobierać. Nie wiem, czy zauważyliście, tam na stole leży latarka włączona i pokazuje właśnie, w którą stronę powinniśmy się kierować. No, myślę, że to każdy, kto trochę grał już w Seven Days'a, to wie, o co chodzi z tymi światłami. Tu już można zaobserwować, że gdzieś się zbliżamy do tych ukrytych zapasów. Jesteśmy na tym poziomie, na którym powinniśmy być, żeby je znaleźć. Trzeba tylko się zacząć do tego zbliżać i już będzie nam pokazywać odległość. Im bliżej będziemy, tym nam będzie tą odległość dokładniej pokazywać, więc to też nie jest jakoś skomplikowane, ale czasem faktycznie w dziwnych miejscach się to znajduje. No i tu mamy za obrazem i taka skrzyneczka w ekwipunku
jest już gotowa. Niby pisze nam, że możemy już wrócić do handlarza, ale trzeba sobie jeszcze zobaczyć właśnie tu, gdzie nas kieruje światło, bo prawdopodobnie na tym strychu będzie dla nas jakaś dodatkowa nagroda w postaci albo amunicji, albo leków, no parę ciekawych fantów do wygarnięcia. Teoretycznie te lokacje gdzieś się zawsze powtarzają, więc kiedy jak wam się nie chce przechodzić przez cały budynek, tak jak tutaj, jest rozwalony dach, gdzieś można sobie zrobić jakąś budowlę, wejść szybko na dach, rozwalić te zombie na górze tylko i przeszukać te skrzynie, które są najcenniejsze. No tutaj zdropiła jeszcze plecak. No to fajnie. O, to fajnie. Tu nic, a to jeszcze pewnie tu coś będzie. O, pani doktor. Się poskładała. No jak widzicie, jest lampa, są jakieś rzeczy dodatkowe, więc warto przeszukać coś takiego do końca. Shotgun and Massive. No zobaczymy, co to będzie ciekawego. Wiecznie nie ma miejsca w tym plecaku. Okej, no to tak, tak właśnie wyglądają, tak przebiegają te najbardziej podstawowe misje w Seven Days to Die. Zakopane zapasy, no to nic innego, po prostu trzeba wykopać, znaleźć zakopaną skrzynkę. Jak weźmiemy z niej materiały, pokazuje się kilka zombie, które trzeba zabić i resztę trzeba oddać handlarzowi. No i jest jeszcze ta misja na pewno, przetarcie szlaków handlowych, która polega na dotarciu do nowego handlarza. Okej, na dzisiaj kończymy. Jak wam się podobało, to tradycyjnie zostawcie kciuka, subskrybujcie i słyszymy się następnym razem.